Okej. Okay. Ten temat jest już znacznie luźniejszy niż poprzedni, który dla was prowadziłem. Prawdopodobnie też luźniejszy niż temat, o którym opowiadał wam przed chwilą profesor Machaj. Mianowicie on jest poświęcony niepewności przedsiębiorczości w firmie. W samej ekonomii to tak naprawdę, kiedy czytamy sobie różne prace, to są takie luźne pogadanki. Tak naprawdę myślę, że też taki charakter ma ten mój wykład. Ponieważ nie będę się tutaj bawił w żadne ciężkie terminy techniczne, nie będziemy zajmować się jakimiś skalami preferencji, tylko raczej sobie powiemy tak, opowiem Państwu właśnie tak ogólnie, czym się zajmuje, co to jest niepewność, czym się zajmuje przedsiębiorca. Opowiem też o pewnych podstawowych problemach firmy, jak na przykład dlaczego w ogóle firma istnieje, jaką ona pełni rolę. Sama kolejność wyrazów w tytule, niepewność, przedsiębiorczość i firma są nieprzypadkowe. Ponieważ jak postaram się wam pokazać i mam nadzieję, że będzie to też omówione w sposób zrozumiały, fundamentalnym aspektem świata jest niepewność i niepewność. Z niepewności wynika przedsiębiorczość, a z przedsiębiorczości wynika firma. No dobrze, i zaczynając po prostu od samego początku, od kwestii niepewności. Mówiłem już wam tyle na poprzednim wykładzie, moim poprzednim wykładzie, że bez niepewności nie ma sensu mówić o wyborze, o decydowaniu, o działaniu, tak? Jest jeden najlepszy zbiór działań, które można podjąć, pewien zbiór decyzji. No to człowiek je po prostu podejmuje, nie ma tego problemu, że musi rozważać, co zrobić. No dobrze, ale w ogóle z czego wynika sama niepewność? Czemu ta niepewność, ona zawsze istnieje, ona jest takim ważnym problemem ekonomicznym i czemu my musimy w ogóle na to zwracać uwagę? Podejść w ekonomii do niepewności jest bardzo wiele. Jedni ekonomiści zajmując się niepewnością, oni na przykład wykorzystują tak zwaną, to oni opisują, jak funkcjonuje jednostka, która ma oczekiwania adaptacyjne, tak? Czyli że jej zachowanie jest pewną pochodną, albo jest raczej pewną funkcją warunków, jakie zaszły w poprzednim momencie. To jest jedno takie podejście do badania niepewności w świecie i tego, jak człowiek się w tym świecie niepewności zajmuje. Inni na przykład mówią o tym, jak człowiek reaguje na nieprzewidziane zdarzenia, tak? No, oczywiście jest tak, że człowiek nie wszystko przewidzi, ale zawsze na pewne nieprzewidziane zdarzenia on w jakiś sposób reaguje. Inni głównie się tym zajmują. Tutaj można podać na przykład Keynesa, który mówi o tych swoich zwierzęcych instynktach. Ja natomiast chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Chciałem zwrócić uwagę na to, z czego w ogóle ta niepewność wynika i czemu ona jest tak fundamentalnym problemem dla ekonomii. Dlaczego ważne jest, abyśmy zawsze zajmując się ekonomią pamiętali o tej niepewności. No więc po pierwsze niepewność w ogóle jest pewną niedoskonałą przewidywalnością świata. Tak, to jest generalnie nasza niepewność. Ale kwestia jest, z czego to wynika. Można prowadzić jakieś rozważania metafizyczne. Ktoś mógłby na przykład powołać się na jakieś teorie fizyczne, powiedzmy na jakąś fizykę kwantową i w związku z tym mówić, że wszechświat jest fundamentalnie niezdeterminowany. Niezdeterminowany w sensie fizycznym. Więc w tym momencie zarówno wszystkie zjawiska fizyczne są nieprzewidywalne. No, nawet w takiej skali, jaką zajmuje się mechanika klasyczna, mogą zdarzyć się jakieś nieprzewidziane, mogą mieć miejsce jakieś nieprzewidziane zdarzenia, które po prostu wynikły z fluktuacji kwantowych. No i co na to poradzisz? Być może tak jest. Ale ja akurat wolę wytłumaczenie najtowskie, które jest bardziej użyteczne w ekonomii. Określenie niepewność najtowska bierze się od nazwiska, tutaj napisałem F.A. Knight, już odruch mam, F.A. Hayek, napisałem F.A. Knight, ale to jest błąd. To jest Frank Hyman Knight, który w 1921 roku napisał swoją znakomitą pracę, znakomitą książkę zatytułowaną Risk, Uncertainty and Profit. On w tej książce zajmował się właśnie kwestią ryzyka, niepewności, przedsiębiorczości, a także firmy. I ta praca
obecnie dla Austriaków jest pracą fundamentalną, jeśli chodzi o ich podejście do przedsiębiorczości, niepewności oraz firmy. I Knight w tym świecie do niepewności podchodzi przede wszystkim od strony epistemologicznej. Czyli on wychodzi od tego, jak człowiek poznaje świat. I na czym to polega? Chodzi o to, że człowiek tak naprawdę, wychodząc w świat, znowu, on sobie obserwuje pewne obiekty. I ten człowiek oczywiście ma pewne swoje cele, ma pewne swoje potrzeby, które chce cele realizować, potrzeby zaspokajać. No ale, tak jak już mówiłem, omawiając dobra, to nie jest tak, że te obiekty same z siebie krzyczą do niego, tak, możesz mnie wykorzystać, możesz, na przykład chleb sam do ciebie nie krzyczy, że możesz nim zaspokoić głód. Człowiek tak naprawdę obserwuje w świecie pewne zdarzenia, pewne obiekty i on na podstawie obserwacji świata dopiero zaczyna sobie budować pewien model świata. Czyli to jest w zasadzie jego pewne wyobrażenie, zaczyna tworzyć sobie, można powiedzieć tak, można to ująć, można użyć słowa, że człowiek buduje sobie własne teorie w takim sensie bardzo potocznym. Tak? Że tak mi się wydaje, że świat funkcjonuje, a to swoje wyobrażenie, to, że mi się tak wydaje, mogę uargumentować na jakiejś tam podstawie. Tak? Coś tam zobaczyłem. No i co się dzieje? Zdarzenia, które człowiek obserwuje, one są bardzo różne. Tak? Powiedzmy, że mamy na przykład stoły. Ciężko znaleźć dwa idealnie takie same stoły. Zawsze na przykład słoje drewna inaczej będą się układać. Będą miały zawsze jakąś... Często mają jakieś ubytki, jakieś nieco doskonałości, czy na przykład któryś stół się chybocze. Zawsze się one trochę różnią. Tak więc w tym sensie można powiedzieć, że są to pewne odrębne obiekty, różne od siebie. Ale człowiek sam, patrząc na te stoły, on je po prostu kategoryzuje. Tak? Tworzy sobie pewien zbiór, że to są stoły. Inna rzecz to są też pewne zdarzenia. Człowiek obserwuje sobie po prostu coś się dzieje i zawsze po jednym zdarzeniu potem, albo prawie zawsze po jednym zdarzeniu następuje drugie zdarzenie. I on na podstawie tego próbuje, i on obserwując te wydarzenia, on próbuje określić, co się stanie dalej. Można powiedzieć, że jest to taki problem humowski. Tak? My nie dostrzegamy łańcuchów przyczynowo-skutkowych, my jakoś tam przypisujemy obiektom. Można się posłużyć tutaj przypadkiem gotowania wody. Weźmy sobie czajnik elektryczny, stawiamy go na podstawce, klikamy przycisk i za chwilę woda jest ugotowana. Tak, no to czy my tutaj widzimy sam łańcuch przyczynowo-skutkowy, dlaczego ta woda się gotuje? No niekoniecznie. My jako osoby, przynajmniej mogę powiedzieć o sobie, jako osoba nie znająca się na elektryce, no to dokładnie opisać procesu, dlaczego dochodzi do zagotowania wody, nie potrafię wskazać. Ja widzę tylko tyle, że naciskam przycisk, woda się gotuje. Okej. Okay. No i do tego sobie dorabiam na podstawie tego, co ktoś inny już mi przekazał jakąś wiedzę, że tam w środku jest grzałeczka, która zasilana prądem elektrycznym gotuje tą wodę. Ale teraz tak. Klasyfikacja obiektów i klasyfikacja wydarzeń jest niepewna. Chodzi o to, że człowiek, kiedy sobie poklasyfikuje te różne wydarzenia i pewne przedmioty, one wcale nie muszą mu ułatwiać działania w świecie, tak? Możemy sobie na przykład wziąć znowu przykład kamienia. Ktoś może zaklasyfikować kamień do zbioru obiektów, do żywności na przykład. I weźmie i będzie próbował zjeść ten kamień. No, to szybko się przekona i to boleśnie się przekona, że jego wyobrażenie o kamieniu oraz pewien związek przyczynowo-skutkowy, jaki on przypisał, oraz pewien związek przyczynowo-skutkowy, który on sobie wyobraził, jaki zajdzie między kamieniem a jego nasyceniem, jest błędny. Tak? Myślał, że się naje tym kamieniem, czyli on tutaj wyobraził sobie pewien związek przyczynowo-skutkowy, no ale przekonał się potem boleśnie nad tym, że tak nie jest, on się tym kamieniem nie najadł. Więc znowu, to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej przy teorii dóbr.
człowiek wyobraża sobie coś o przedmiotach, w jaki sposób one mogą pomóc mu zrealizować jego potrzeby i cele, ale to nie znaczy, że ma rację. I dlatego właśnie problem niepewności jest w dużej mierze problemem epistemologicznym. Nasza wiedza o świecie jest niepewna i takiej wiedzy absolutnie pewnej prawdopodobnie zdobyć nie możemy. Kolejna kwestia jest też taka. Kolejna rzecz jest taka, że wiedza ludzka, przynajmniej w tym ujęciu najtowskim, i w sumie ja się z tym zgadzam osobiście, ona przede wszystkim służy przede wszystkim realizacji celów i zaspokajania potrzeb człowieka. Tak? Czyli, że umysł aktywnie stara się narzucać światu pewien porządek w taki sposób, taki, żeby człowiekowi łatwiej było w tym świecie funkcjonować, odnaleźć się, realizować swoje cele i potrzeby. Czyli, że ludzki umysł tworzy sobie pewną siatkę pojęciową, a następnie on weryfikuje poprawność tej siatki pojęciowej po prostu w działaniu, w interakcji ze światem. Ale też człowiek nigdy tego świata nie poznaje w taki sposób absolutnie pewny. W filozofii mówi się, że wiedza jest falibilna, tak jak to się ładnie mówi w filozofii. Z tego wynika jedna rzecz. Mianowicie realny świat, tak jak on się jawi człowiekowi, ten świat, że tak to ujmę, on jest otwarty, a nie zamknięty. Czyli w tym sensie, że wszystkie związki przyczynowo-skutkowe, one człowiekowi nie są dane, tylko są odkrywane. Tak? I mówimy tutaj o związkach przyczynowo-skutkowych, zarówno między wydarzeniami fizycznymi, jak i społecznymi. I człowiek na podstawie tych więc człowiek nie tylko on dokonuje pewnej kategoryzacji, ale on, czyli że on tylko i wyłącznie gromadzi wiedzę, on sobie prowadzi jakiś tam pamiętnik czy encyklopedię, powiedzmy jakiś podręcznik do historii i mówi, że pchnięcie kamienia doprowadziło do tego, że on poleciał. I on nic z tego nie ma, że on po prostu zarejestrował tylko fakt. Tylko człowiek sobie kategoryzuje to w ten sposób, że aha, rzuciłem tym kamieniem, on poleciał i na przykład uderzył w wiszące na drzewie jabłko i on spadł. Aha, czyli ja to mogę w jakiś sposób wykorzystać. I teraz człowiek sprawdza, on będzie testował teraz w świecie, na przykład, czy ja mogę w ten sam sposób spróbować kamieniem strącić ptaka. To jest właśnie jeden z tych elementów odkrywania możliwości na podstawie dokonanych kategoryzacji oraz kreowania rozwiązań problemów, na które człowiek natrafia. I teraz z tego wynika przedsiębiorczość, ponieważ przedsiębiorczość, jak się najczęściej szeroko definiuje, ci z was, być może niektórzy z was czytali książkę Kirchnera Konkurencja i przedsiębiorczość, czy może czytaliście jakieś prace Desoto poświęcone przedsiębiorczości, to oni tam lubią przedsiębiorczość definiować bardzo szeroko, że generalnie przedsiębiorczość to jest działanie w obliczu niepewności. Tak? Czyli, że gdy nie mamy doskonałej wiedzy, to działamy w obliczu niepewności. Tak? Czyli, że każde, więc z tego wynika, że każde działanie jest do pewnego stopnia działaniem przedsiębiorczym. Każdego konsumenta, każdego pracownika, przede wszystkim każdego przedsiębiorcy. A no dlaczego? No, wcześniej już powiedzieliśmy, że działanie w ogóle jest związane z niepewnością. Jak nie ma niepewności, to nie ma sensu mówić o działaniu. Po prostu się robi najlepsze rzeczy i koniec. Nie ma żadnego wahania. I chociaż takie ujęcie, ja bym powiedział, że jest prawdziwe, to na potrzeby dyskusji o samej przedsiębiorczości, co jest istotą przedsiębiorczości, albo raczej przedsiębiorcy jako pewnego aktora gospodarczego, jako pewnej wyjątkowej osoby w świecie społecznym, jest to moim zdaniem mało zadowalające. Nas interesuje jednak pewna konkretna grupa osób. No i oczywiście kto to są? To są ci tacy przedsiębiorcy, jakieś osoby, które prowadzą firmy, to są osoby, które rozpoczynają pewne przedsięwzięcia, ale które już zarządzają tymi przedsięwzięciami, które
w świecie funkcjonują od lat i z których od lat korzystamy, tak? Czyli na przykład prowadząc zwykły sklep, do którego chodzimy codziennie rano. I też interesuje nas to, za co ci przedsiębiorcy odpowiadają i co ich wyróżnia właśnie od pracowników. No to można powiedzieć, że tutaj główną funkcją, jak my patrzymy na przedsiębiorców, wydaje się, że taką główną funkcją będzie alokacja zasobów, tak bardzo ogólnie mówiąc. Ponieważ widzimy, że ostatecznie zawsze jest pewna osoba, która decyduje, co ma być produkowane, w jaki sposób ma być produkowane, za ile ma być sprzedane. Więc można sobie wymienić kilka funkcji przedsiębiorcy. Wracając teraz jeszcze do niepewności. Każde działanie jest wykonywane w obliczu niepewności. Niepewność jest fundamentalnym faktem świata, tak? Koło heterogeniczności i koło rzadkości. No ale to nie znaczy, że jest to bestia, na której kaprys człowiek jest całkowicie skazany. No, jednak człowiek może sobie jakoś w tym świecie radzić, no i skoro my tutaj żyjemy, to jednak on sobie jakoś radzi, tak? Gdyby sobie człowiek nie był w stanie radzić w świecie niepewności, czyli można też powiedzieć po prostu w świecie, bo świat zawsze i koniecznie jest niepewny, no to w tym momencie już nawet nie tylko nasi rodzice, ale dziadowie, pradziadowie, babki, prababki by po prostu wymarły i nas by tutaj nie było. Czyli człowiek musi być w stanie jakoś sobie radzić w obliczu niepewności. I teraz, żeby radzić sobie z niepewnością, to człowiek podejmuje działanie. Czyli że działanie jest... Czyli można powiedzieć, że działanie nie tylko jest zawsze jest w świecie niepewnym, ale można też powiedzieć, można też mówić o pewnej... Ujmę to nieprecyzyjnie, raczej tego pojęcia Austriacy nie stosują, ale można powiedzieć, można mówić o pewnej, o pewnym zbiorze działań, o pewnych działaniach, które mają na celu właśnie przede wszystkim walkę z tą niepewnością. Czyli, że każdy z nas stawia sobie pewien cel. Jeżeli mówimy już o celach gospodarczych, to mamy na myśli przede wszystkim właśnie takie cele jak wyprodukowanie czegoś i sprzedanie czegoś, tak? Czy zapewnienie sobie dostaw. Ale pojawiają się problemy. Zawsze kiedy coś chcemy osiągnąć, kiedy zaczynamy sobie coś organizować, kiedy zaczynamy coś produkować, to pojawiają się najróżniejsze możliwe zdarzenia, które mogą zaburzyć nasze plany. Tak? Chcę na przykład... Powiedzmy sobie, że ja ważę piwo, chcę sobie uważyć piwo i myślę sobie, dobra, jutro pójdę do sklepu i kupię sobie konkretne składniki. Ale może się zdarzyć, że na przykład nie będzie chmielu. To w takim razie będę mógł sobie co najwyżej uważyć sati, którego nie lubię. No to nie uważę piwa w ogóle. No to co, no to teraz, żebym, ale mogę sobie wcześniej jednak wyobrazić to, że tego chmielu może nie być. Dlatego ja sam mogę w przód podjąć pewne działania, które mają mnie zabezpieczyć przed tym, powiem ryzykiem, ale tak nieprecyzyjnie. Użyję teraz słowa ryzyka w takim sensie potocznym, tak? Podejmę działania, które mają mnie zabezpieczyć przed ryzykiem tego, że tego chmielu nie będzie. I tym się właśnie zajmują przedsiębiorcy. Oni są tymi aktywnymi osobami, które zajmują się podejmowaniem działań, radzić sobie z niepewnością w gospodarce rynkowej. Będę tutaj przede wszystkim odnosił się do rynku, już nie będę mówił o innych kwestiach organizacji, że tak powiem, organizacji nierynkowych, czy też jakichś tam, powiedzmy, organizacji pomocowych. Skupię się po prostu na firmie i przedsiębiorcy zarabiający pieniądze. No i tak, więc w takim razie przedsiębiorca postanawia. OK, trzeba coś zrobić. Ludzie na pewno będą potrzebowali, powiedzmy, dajmy na to chleba. No to w takim razie w przyszłości ludzie będą chcieli kupić chleb, to ja chcę im ten chleb zapewnić. No dobrze, no to mamy nasz teraz cel, ale to nie wszystko. Teraz jeszcze trzeba całość produkcji chleba zorganizować, bo to nie jest tak, że przedsiębiorca sobie zrobi chleb od tak, że wyczaruje z powietrza. Trzeba tutaj całość procesu tak naprawdę zorganizować.
To jest taka dosyć rzecz oczywista, czyli trzeba zapewnić, trzeba oczywiście tam mieć odpowiednie piece piekarskie, trzeba sobie zapewnić dostawy mąki, trzeba sobie zapewnić dostawy drożdży, innych składników, ale też trzeba sobie zapewnić na przykład pracowników. Tak? Sami nie będziemy wykonywać całej pracy, chcemy produkować chleb na wielką skalę, więc zaczynamy też najmować sobie pracowników. Dobra. To jest taka pierwsza właśnie funkcja przedsiębiorcy. On jest tym aktywnym organizatorem, tak? To obserwujemy też w rzeczywistości, że to właśnie przedsiębiorca jest tym, co on coś organizuje. On ma pewną wizję i on ją zaczyna realizować. Tutaj to może być wizja bardzo prosta, tak? Może to się wydawać bardzo trywialne, że co to za wizja produkcja chleba. No ale to jest jednak pewien cel, który on sobie ustala. Chce wyprodukować pewne dobro, które być może uda mu się sprzedać na rynku innym. I teraz on chce jakoś ten cel zrealizować. W tym celu on zaczyna aktywnie organizować zasoby, czyli zarówno zdobywać czynniki produkcji, mówię szeroko, czyli te wszystkie piece, mąki, wynająć jakiś budynek albo samemu kupić lub postawić i tak dalej, żeby to wszystko zorganizować w celu wyprodukowania chleba. Ale teraz jest druga rzecz. Druga funkcja, jaką tutaj wyznaczyłem, to jest funkcja decyzyjna. Jak już wielokrotnie mówiłem, powtarzałem do znudzenia, obiekty w świecie same z siebie nic nie robią. Człowiek musi zadecydować o tym. No, ale chodzi o to, że ktoś musi o tym zadecydować, czyli ktoś musi kontrolować dane zasoby. Kontrolować w sensie, że albo sam się nimi posługuje, tak? Ma tym telefonem, władam nim organizm, no, jakoś go alokuję, czy tam po prostu odpalam sobie zegar. Jaki też musi zdecydować o tym, do czego cała organizacja dąży. To jest właśnie funkcja decyzyjna przedsiębiorcy. On o tym właśnie decyduje. I kiedy on podejmuje tą decyzję o tym, jak należy wykorzystać zasoby i w jakim celu te zasoby należy wykorzystać, to on się posługuje przedsiębiorczym osądem. Ten przedsiębiorczy osąd to się często opisuje w ten sposób, że jest to idiosynkratyczne, niewycenialne spojrzenie na rzeczywistość i możliwości. To również wynika z tego, jak człowiek funkcjonuje. Tak? Czyli, że każdy z nas ma pewien swój osobisty sposób patrzenia na świat, w sensie to, jak on kategoryzuje, to, co jest dla niego istotne oraz jakich możliwości on się doszukuje w świecie, obserwując zdarzenia. Taka może ciekawostka, kiedyś wyobraźcie sobie, że idziecie przez jakiś odpust, tam są najróżniejsze stragany. No większość z nas, co myśli sobie? Stragany. Może tam sobie kupię te piankowe misie, może tam sobie kupię jakieś inne cukierki. Ale też na przykład tata jednego mojego znajomego, on miał taki zwyczaj, że chociaż on sam miał własną firmę, to jakiś taki miał pomysł, że jak patrzył się na te stragany, to naprawdę on tak robi, idzie i ciekawe, ile można by na tym zarobić. I on tak po prostu podchodził do jednego stragonu, drugiego i się pyta. O, panie, przepraszam, ile by tutaj kosztowało wynajęcie tego stanowiska? Ile pani płaci, jeśli nie wstydzi się pani powiedzieć? A te misie, różne cukierki, to pani sama robi, pani gdzieś kupuje i tak? Ja tak sobie patrzę, ile ludzie pieniędzy wydają, nie? Ilu jest tych klientów i on już zaczyna sam kalkulować, jak można by na tym zarobić. Już sam zaczynał kalkulować, jak można na tym zarobić pieniądze, tak? Więc o to chodzi w tym takim idiosynkratycznym spojrzeniu. Obserwując to samo zdarzenie, różni ludzie mogą w tym dostrzegać różne możliwości. Dlatego akurat taki przykład właśnie przedsiębiorcy, że ktoś dostrzegł taką możliwość, że jest strach. Zamiast kupować, to może ja mógłbym na tym jakoś zarobić samemu, tak? Może bym się sam czegoś tutaj nauczył. Druga rzecz. Mówię, że jest to spojrzenie niewycenialne. Dlaczego? Ten przedsiębiorczy osąd, którym kieruje się przedsiębiorca, decydując o tym, jak można wykorzystać zasoby, co zrobić z obiektami, które on obserwuje w świecie, czyli jak można też, czyli w jaki sposób skutecznie można by zarobić pieniądze, jest niewycenialne. A jest niewycenialne dlatego, że tak naprawdę przedsiębiorca wyprzedza wycenę. Tak? Przedsiębiorczość wycenia
Tak, to przedsiębiorca wycenia i on wyprzedza wycenę. Nie ma wyceny bez człowieka, więc dopiero przedsiębiorca, już który wyprodukował ten chleb, patrzy na niego i sobie myśli, a, może za 4 złote pójdzie, nie? Próbujemy. Dlatego też nie wszystko jest wycenialne, tak? To przedsiębiorczość wyprzedza pewną ocenę, tak? To, co można wycenić, a to, co raczej przedsiębiorca wycenia, to jest właśnie działania związane z wyprodukowaniem jakiegoś dobra. Określa on sobie, ile on może zarobić, zajmując się właśnie produkcją chleba, i na podstawie tego on dopiero określa, ile jest gotów zapłacić za poszczególne czynniki produkcji. Kolejna rzecz. Podejmowanie ryzyka. W świecie społecznym normalne jest, że mamy własność i są pewne przychody, są pewne straty, no i teraz jest kwestia. Raz. Ktoś musi ponieść koszty i kwestia jest taka, kto musi się liczyć z niepewnymi przychodami. Wydatki są pewne, tak? No bo po prostu bierzemy, wydaliśmy pieniądze i nie ma. Ale to, czy my sprzedamy nasz produkt i czy my sprzedamy za tyle, za ile go chcemy sprzedać, to już jest inna kwestia. To już jest niepewne. I teraz to też bym nazwał, że to jest podejmowanie ryzyka, ale też ryzyka w takim potocznym sensie, tak? Więc przedsiębiorca, kolejną funkcją przedsiębiorcy jest właśnie podejmowanie ryzyka. Ale podejmując ryzyko, on podejmuje je w taki sposób, że po prostu przedsiębiorca wykłada ten kapitał, tak? W ten sposób się ryzykuje w działalności gospodarczej, że ja po prostu biorę pieniądze, wydaję, okej, realizuję swój plan. Ale z tego powodu też, że przedsiębiorca, to on wydaje pieniądze, to on zapewnia czynniki produkcji, to też on jest ostatecznym decydentem. Można to ująć w ten sposób, że nawet jeżeli sobie wynajmiemy menedżera do tego, aby on prowadził naszą firmę, to wielu Austriaków powie w ten sposób, że ten menedżer nie jest przedsiębiorcą. Wielu Austriaków by powiedział w ten sposób. Firma nie jest jego, to nie on wyłożył pieniądze, to nie on zapewnia nam środki produkcji. Tak? Więc zasadniczo to nie on podejmuje ryzyko, dlatego też on sam nie jest przedsiębiorcą. I przedsiębiorca, który dostarcza pewien kapitał, już powinien być w stanie określić, ile warto temu menedżerowi zapłacić za to, żeby prowadził firmę. Dobra. To są te nasze najważniejsze funkcje przedsiębiorcze. I teraz chciałem wyjaśnić taką różnicę przede wszystkim między przedsiębiorcą a pracownikiem. No bo dobrze, wracając już do początku omawiania kwestii przedsiębiorczych, było powiedziane, że zasadniczo każde działanie jest przedsiębiorcze. No i w sumie pracownik przecież też poszukuje jak najlepszych ofert cenowych dla siebie, stara się radzić sobie z niepewnością i poszukuje on jak najlepszego stanowiska pracy dla siebie. To czemu w zasadzie mamy nie mówić, że pracownik też jest jakimś przedsiębiorcą? Ja bym odpowiedział w ten sposób, że dlatego odróżniałbym pracownika od przedsiębiorcy i to jest w zasadzie, to było u Bastiata albo u Xaviera Mel. Tak, to było u Bastiata. Otóż Bastiat powiedział, że pracownik jest, pisał, że pracownik jest pasywny w porównaniu do przedsiębiorcy. O co chodzi? Jak sobie z niepewnością radzi pracownik? Pracownik, tak naprawdę on rezygnuje ze swojej aktywnej roli albo rezygnuje z bycia bardziej aktywnym aktorem gospodarczym na rzecz pewności płacy. Czyli co on robi? Czy on zajmuje się alokacją kapitału dóbr? Nie. Czy on zajmuje się organizacją produkcji? Nie. To on nie realizuje pewnej swojej wizji biznesu, tak? Czyli on nie wpada na to, że można by projektować komputery, sprzedawać komputery albo chleb czy cokolwiek innego. On tylko idzie do pracodawcy i on mówi, słuchaj, ty będziesz wyznaczał zadania, ja je będę wykonywał, ty mi będziesz płacić, tak? Więc w ten sposób pracownik, on się pozbywa pewnej niepewności, tak? On już nie musi sobie radzić z niepewnością związaną z niepewnymi przychodami oraz z organizowaniem całego przedsięwzięcia. On z tego rezygnuje
i to, co on ma zapewnione, to jest płaca. Ona jest pewna, ona jest stała, tak? Co miesiąc dostaje pensję. Więc chociaż pracownik też żyje w niepewności, to jest on pasywny w porównaniu do przedsiębiorcy. I dlatego moim zdaniem warto to wyróżnić. Ale przejdę też do takiej kontrowersyjnej kwestii, przedsiębiorcy i menedżera. Mianowicie niektórzy austercy, jak na przykład Israel Kirchner i Fredrik Sauter, oni twierdzili, że w sumie istotą przedsiębiorczości jest to, że no, alokujemy te zasoby. Czy jest kapitał, no to jest kwestia tak naprawdę drugorzędna, ponieważ chodzi głównie o to, że trzeba zorganizować produkcję, trzeba coś wyprodukować, wycenić, sprzedać. I oni mówią, że przedsiębiorca w takim razie nie musi być właścicielem kapitału, żeby być po prostu przedsiębiorcą, tak? Może być tak, że mamy po prostu współpracę dwóch przedsiębiorców. Jeden dostarcza tylko kapitał, ale nie zajmuje się firmą, a drugi zajmuje się firmą, tak? Czyli, że ten wcześniejszy przykład mój z menedżerem, gdzie poinformowałem, że wielu Austriaków uznałoby, że menedżer nie jest przedsiębiorcą. Znowu Kirchner i Sauter powiedzieliby, że jakoś wysoko postawieni menedżerowie, ich już można by uznać za przedsiębiorców. Oczywiście jest kwestia taka, jakiego szczebla menedżera mamy na myśli. To raczej mielibyśmy tutaj menedżerów najwyższego szczebla, powiedzmy jakiś sobie CEO wielkich spółek, którzy mogą być po prostu najęci, nie muszą być właścicielami firmy. Ale zasadniczo tak naprawdę w takich dużych spółkach giełdowych to główną, to najważniejszą rolę właśnie odgrywają ci CEO. Oni podejmują decyzje przedsiębiorcze. Jacyś najwyżsi menedżerowie, oni decydują, co produkować, decydują o wycenie, decydują o organizacji. Oni też ustalają, jaka jest struktura, jak wyglądają niższe szczeble menedżerskie, kto za co odpowiada, kto ma co wykonywać. I oni już, więc zwolennicy Kirchnera i Sauteta mogliby postawić sprawę inaczej, że decydowanie niekoniecznie musi wiązać się z własnością w gospodarce rynkowej, tak, i tak jak zawieramy kontrakty. I w takim razie, co by było ważniejszą cechą determinującą, określającą, kto jest przedsiębiorcą? Czy jest to własność środków produkcji, własność kapitału pieniężnego, czy jest to sam fakt decydowania? Tak? Czy ostateczny decydent musi być dostawcą kapitału? No i oni powiedzą, że nie. Przedsiębiorca nie musi posiadać kapitału, ponieważ jeżeli tylko on odpowiada za organizację i wycenę, za organizację firmy i wycenę czynników produkcji. Dalej on tutaj pełni pewną rolę aktywną w gospodarce. Natomiast tacy Austriacy jak Voss i Klein, których tekst dostaliście do przeczytania, oni by stwierdzili natomiast, że tylko właściciel kapitału jest prawdziwym przedsiębiorcą, ponieważ to on ostatecznie podejmuje decyzję. Jakiś przedsiębiorca, jakiś menedżer może przyjść do inwestora bez pieniędzy i powiedzieć: słuchaj, to jest mój biznesplan. Ale ten dostawca kapitału mówi, że realizujemy ten biznesplan, albo powie: ta się nie spina, to jest bez sensu, ja w to nie wchodzę. Nie? Więc dlatego też by powiedzieli, że ten, kto przychodzi z biznesplanem, nie byłby jeszcze przedsiębiorcą, tak? Tylko przedsiębiorcą byłby potencjalny inwestor. I jakby stwierdził, że realizujemy biznesplan, to Voss by powiedział, że twórca biznesplanu jest tylko menedżerem, tak? Jest pewnym najętym pracownikiem, a przedsiębiorcą prawdziwym jest tylko i wyłącznie ten inwestor, nawet jeżeli on firmy nie prowadzi. Ponieważ to on ma tą ostateczną decyzję, czy my realizujemy pewne przedsięwzięcie, czy też nie. No dobrze, ale czym jest sama firma? Firma to jest ucieleśnienie przedsiębiorczego planu. Myślę, że to jest tak najzgrabniej ujęte, no bo też same obiekty postawione koło siebie no nie stworzą nam komputera, czy nie stworzą nam chleba. Wszystko trzeba oczywiście, całość produkcji trzeba zaplanować, czyli trzeba zaplanować dostawy, tak? Czyli że musimy pozyskać sobie jakieś tam półprzewodniki, metal na obudowy, ekrany, wyświetlacze, żeby zrobić komputery. Oprócz tego trzeba zaplanować samą produkcję, czyli że w jakiej kolejności składamy komponenty, którzy pracownicy co składają, jak półprodukty są przesuwane między wydziałami. Potem organizujemy sprzedaż, czyli decydujemy o tym, za ile coś chcemy sprzedać,
wyliczamy, za ile jesteśmy w stanie coś sprzedać oraz kiedy. Tak, to jest istotny okres kiedy. Czyli człowiek, czyli firma może sobie ustalić w przód już pewien plan sprzedażowy, powiedzmy na przykład, słuchajcie, no, nieważne co się dzieje, my przez najbliższy rok będziemy sprzedawać sobie komputery zawsze po tej samej cenie, choćby to miało oznaczyć dla nas stratę. Chodzi o to, żeby ludzie przyzwyczaili się do pewnej ceny naszych komputerów i to powinno ich przyciągnąć. To jest tylko pewna idea i to jest pewien, plan, i to jest właśnie pewien plan przedsiębiorczy, jaki firma może sobie sformułować. To może być właśnie pewien taki plan sprzedażowy, jest częścią planu ogólnego przedsiębiorcy. Kurczę, już mi się czas kończy. Dobrze, i teraz tak. Już czas mi się powoli kończy, to muszę przyspieszyć trochę. Kwestia druga. Tutaj na szybko to wrzucam, tak, nie jest to niezbędne, ale dobrze jest o tym wyjaśnić. Terminy komplementarności i substytucyjności czynników produkcji. To są dwa ważne terminy, o których pewnie wiele razy będziecie, na które będziecie natykać się wielokrotnie, gdy będziecie czytać literaturę, więc o co chodzi? Czynniki są komplementarne, czyli one są, czyli one muszą być wykorzystywane razem, tak? Jak chcę złożyć komputer, czy konkretnie chcę złożyć laptopa, to ja muszę mieć ekran. Jak nie mam ekranu, no to nie złożę laptopa. Będę mógł zrobić co najwyżej jakiś sam osobny komputer, ale już bez ekranu. Tak? Więc one w tym sensie są czynnikami komplementarnymi. Muszą być wykorzystywane wspólnie. Druga rzecz to jest substytucyjność. Czynniki produkcji można stosować zamiennie. To oznacza na przykład, że firma, mamy jakąś firmę spedycyjną, ona ma jakieś ciężarówki, cztery mniejsze, jedną dużą. I substytucja może wyglądać w ten sposób, że po prostu ładunek, który przewozi jedną wielką ciężarówką, może przewieźć czterema mniejszymi naraz. I tutaj ma pewną substytucję. Ma właśnie duży ładunek do przewiezienia, to firma decyduje, co zrobić. Czy wykorzystać cztery małe, czy może wykorzystać jedną wielką. Tak więc komplementarność i substytucyjność jest bardzo istotnym czynnikiem, na który zwracają uwagę przedsiębiorcy w trakcie formułowania swoich planów. I to, o czym powiedziałem, komplementarność i substytucyjność czynników produkcji, one razem składają się na pewną niepodzielność produkcji. Tak? Czyli, że no, jest to dosyć oczywiste. Pewne kroki muszą być wykonane, żeby otrzymać gotowy produkt. Żebyśmy otrzymali gotowy produkt, no to musimy wykonać wszystkie zadania. Chcemy mieć znowu ten komputer, chcemy mieć konkretnie laptopa. No to musimy wyprodukować ekran, zmontować ekran, wmontować klawiaturę, najróżniejsze podzespoły, dysk twardy, jakąś stację, jakiś napęd i tak dalej. Druga rzecz to jest wyznaczanie zadań. To znowu też jest rola przedsiębiorcza. Chodzi o to, że on określa, kto co robi w danym procesie produkcji. I to dotyczy nie tylko osób, ale to dotyczy też pewnych aktywów materialnych. Czyli że twierdzi, że ta maszyna ma być odpowiedzialna za skrawanie, tutaj mamy lutownicę, to one są przypisane dla tych pracowników, żeby oni lutowali inne elementy, te lutownice są dla innych pracowników, żeby oni lutowali inne elementy. Więc to też jest funkcja przedsiębiorcza, to jest po prostu wyznaczanie zadań, kto co ma robić. Kwestia trzecia to jest kalkulacja ekonomiczna. Do tego przejdę za chwilę, ale bez firmy przedsiębiorca nie jest w stanie kalkulować, a więc rynek bez firmy tak naprawdę nie jest w stanie funkcjonować. Kolejna rzecz to są rezerwy, bufory bezpieczeństwa. To są działania, które mają na celu również radzić sobie z niepewnością, ale one mają przede wszystkim radzić sobie z tą niepewnością, która, z tymi zdarzeniami niepewnymi, które mogą nam przeszkodzić w realizacji podjętych planów. No to jak mamy fabrykę, mamy tam jakąś maszynę, my sobie zaplanowaliśmy tą maszynę, tak? Wiemy, jak ona funkcjonuje, wiemy, jak ona produkuje, ale możemy też sobie zaplanować, możemy też wiedzieć o tej maszynie, że co miesiąc trzeba jej wymienić zębatki. Więc kupujemy zębatki już teraz, żeby je wykorzystać za miesiąc. Ale oprócz tego firmy niekiedy kupują tych zębatek więcej do takich maszyn. Dlaczego? Ponieważ w ciągu miesiąca ta maszyna może potrzebować z jakiegoś powodu dwukrotnej wymiany zębatek. Więc chociaż mamy już zaplanowane wykorzystanie za miesiąc tych zębatek, to może to by to pewne niepewne, to nieprzewidziane zdarzenie może sprawić, że będziemy potrzebowali jeszcze tych zębatek
więcej. I do tego właśnie służą pewne rezerwy. Inna rzecz to są na przykład bufory bezpieczeństwa. Firmy mogą sobie w swoich planach sprzedażowych zapewnić pewien bufor. Tak? Czyli że tworzą, czyli tak, liczą sobie, ile zarobią na pewnym projekcie i wyznacza, i to jest tak, wyliczają sobie jakąś wartość, jakąś wielkość zysku, którą najprawdopodobniej osiągnie przedsiębiorstwo, on sobie to wylicza, ale on może też stwierdzić, zadowolę się ewentualnie trochę mniejszym zyskiem, dlatego pewną dolne granice ustawia trochę niżej. Więc w ten sposób on radzi sobie z niepewnością, że no, nie będę się twardo trzymał swojego założonego celu czy w postaci konkretnej wielkości zysku. Jeżeli będzie trochę mniej, no to okej, jestem w stanie to zaakceptować, ale grunt, by nie było to zbyt mało. Więc on sobie ustawia też pewien bufor bezpieczeństwa, żeby tylko pierwsze problemy w sprzedaży, których nie przewidział, doprowadzi do tego, że będzie zamykał firmę. Więcej na ten temat polecam właśnie przeczytać książkę Lachmana, Capital and its Structure. Strasznie dużo tego. I teraz na koniec. Firma i kalkulacja ekonomiczna. Firma jest niezbędna dla kalkulacji ekonomicznej, tak jak powiedziałem. I to wynika z tego, że my potrzebujemy konfrontować ze światem efekty, nasze działania są wykonywane w świecie i my konfrontujemy ze światem nas otaczającym efekty naszych działań. I teraz tak, więc potrzebujemy pewien punkt startowy. I ten punkt startowy zapewnia nam firma, jej bilans i jej zasoby. Żeby wycenić te zasoby, to po pierwsze, żeby wycenić odpowiednio te zasoby i móc jakoś określić, na ile efektywnie my korzystamy z tych zasobów, to one muszą być zaangażowane w bardzo konkretny projekt. Tak? Jeżeli one nie są zaangażowane w konkretny projekt i nie widzimy tego, jakie efekty zapewnia nam maszyna, tak? Jakie korzyści odnosimy ze stosowania pewnej maszyny w pewnym procesie produkcji, to ciężko jest nam stwierdzić, ile ta maszyna jest warta. Ona po prostu stojąc i nawet jeśli wiemy, że ona jest użyteczna, to nie jesteśmy w stanie tego wycenić. Dopiero w działaniu, dopiero w testowaniu, dopiero kiedy testujemy tą maszynę w działaniu, w naszym projekcie inwestycyjnym, jesteśmy w stanie już precyzyjnie określić, jakie korzyści my z tego odnosimy. Tak więc bez firmy, bez zorganizowania produkcji, w której czynniki produkcji mają wyznaczone bardzo konkretne role, dopiero wtedy jesteśmy w stanie jakkolwiek je wyceniać i porównywać w różnych zastosowaniach. I z tego powodu firma jest koniecznym elementem funkcjonowania rynku. Ponieważ firma jako pewna zorganizowana jednostka jest konieczna do tego, aby możliwa była ocena wykorzystania zasobów oraz żeby w ogóle możliwe było wytworzenie pewnego produktu, to firma w pewnym sensie wręcz wyprzedza rynek, tak? Kiedyś ekonomiści zadawali sobie pytanie, po co istnieje firma, tak? Skoro rynek wycenia zasoby i on koryguje działanie, no to teoretycznie firma nie powinna, no teoretycznie firma może być zbędna, tak? Natomiast w tym ujęciu można by zadać pytanie inaczej. Nie dlaczego istnieje firma, tylko dlaczego istnieje rynek, no bo firma, zorganizowanie pewnego działania wyprzedza nam właśnie transakcje rynkowe i koordynację rynkową, tak? Więc pewna narzucona odgórnie struktura za sobą przez przedsiębiorcę wyprzedza pewną strukturę społeczną, która powstaje w wyniku interakcji rynkowych. Dobrze, i to już na tym będę kończył. Dziękuję.